O kurwa! Ale się... Oszukali nas! No, po prostu masakra. Załamie się jedna z tych belek i spadnę. O nie! Cirque du Soleil. Ten vlog powstaje kilka tygodni dobrych. Ojej! Ona ma tutaj takie wspaniałe życie. Nikt nie mówi, że to jest takie drogie. No to zaczynamy. Imprezkę? Moi drodzy, przecieram to właśnie z kurzu i z wiór, bo wióra leciały tutaj podczas szlifowania i dopasowywania tych skosów. Na szczęście się udało, wszystko to wygląda całkiem przyzwoicie, ładnie. Udało mi się to zrobić w miarę prosto. Później jak to wyschnie, przeszlifuję i pomaluję wszystko tip-top, tak żeby po prostu było jednakowym kolorze. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy wam się to podoba. Ja jestem bardzo zadowolony z efektu. Trwało to bardzo długo, bo po prostu trzeba było dopasować każdą tą belkę indywidualnie. To zostawiam górę do wyschnięcia, natomiast teraz muszę się zająć dołem. Niestety, w moim odczuciu i obserwacjach kilkudniowych tego obiektu, bo w międzyczasie jeszcze był weekend, a ja w niedzielę staram się nie pracować, więc odpoczywałem i obserwowałem, jak tutaj pracuje to drewno, jak ono się buja na boki. Wydaje mi się, że te kotwy, które tam zamontowałem, one są za cienkie na tak dużą konstrukcję. Tu jeszcze będzie dach, tu jeszcze będzie 20 belek drewnianych na dachu i jeszcze plastikowe panele, więc to obawiam się, że mogłoby nie wytrzymać. W sensie może nie tyle wytrzymać, być może te kotwy by wytrzymały, ale to jest jednak drucik, więc on to po prostu, pręt stalowy, ale w porównaniu z tą konstrukcją to jest to po prostu drucik. I wymyśliłem, że podmuruję to jeszcze. Potnę kątownik. 15. Obłożę dookoła tym kątownikiem. Damy dwa z tej strony. Z tamtej strony jest tamta blacha. Dobra. To po prostu, tak jak widzicie, dam tylko z tej strony. Mam w ogóle strasznie grube. Chyba z 7 mm albo 8. Stal nierdzewna. Porządne po prostu kątowniki. Nie będę tego zalewał całkiem betonem, żeby mi to drewno nie spróchniało. Tylko podleję. Podleję betonem pod płytkę, ale nie całkiem. W teorii. Co z tego będzie, to zobaczymy. No i luks. I sobie teraz zrobię formę. Nie. Chciałem, żeby to trochę wystawało. O, tak. O, dobra, i tak zostało. Tak. Dobra. Ok. Dobra. Pierwsza forma gotowa. Teraz druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Super, zrobione. Moi drodzy, przyjechało drewno, na które czekałem trochę, parę tygodni. Pan rozładował, ze mną to rozładował. W międzyczasie, jak widzicie, nie mam brody i jeszcze się dużo rzeczy wydarzyło, bo poprzednie dwa odcinki, które oglądaliście o dachu i o figach, były nakręcone w czasie oczekiwania na to drewno. Ten vlog powstaje kilka tygodni dobrych i tak samo po kilka tygodni powstaje to. Ale nie tylko i wyłącznie dlatego, że jestem powolny, tylko po prostu się wiele rzeczy nałożyło na ten projekt, łącznie z tym, że firma od drewna miała 3-tygodniowy urlop. Było po prostu zamknięte i teraz jest pierwszy dzień, kiedy rozwożą po urlopie.
Plan jest taki, że te długie belki to są za chwileczkę pocięte na krótsze, na 3,5 metrowe i te 3,5 metrowe polecą na górę tej wiaty, a pozostałe drewno jest na inne projekty, które w przyszłości będę wam pokazywał. Nie ma co czekać, po prostu tylko biorę się za piłę i to tnę, a potem maluję i rzucam na górę. Jak widzicie, mam już poukładane na górze te belki. One jeszcze nie są przywiercone, ponieważ jeszcze tam potrzeba pewnej poprawki. Chcę z tamtej strony wyrzeźbić taki centymetrowy, dwucentymetrowy po prostu ząbek, który zazębi się o tą belkę na górze. Poza tym, że śruba będzie przez środek przechodzić, to jeszcze, żeby po prostu normalnie drewno blokowało i trzymało, żeby to się nie huśtało. Teraz to wyjąłem, pomierzyłem, przygotowałem, mam wszystko co do centymetra i teraz to muszę zdjąć, wyciąć, pomalować, założyć i będzie gotowe. Dzisiaj się to na pewno nie uda, bo już jest zachód słońca za chwilę, ale myślę, że jutro, pojutrze może już będzie gotowe. Drodzy, wszystko mam już dwukrotnie wymalowane i dzisiaj odbędzie się montaż finałowy. Jest tutaj ze mną Katarzyna. Katarzyna dzisiaj będzie pomagać w zamontowaniu tej desek, to raz, a dwa, później paneli, które tam sobie leżą koło studni, paneli poliwęglanowych, które będą chronić nasz samochód od deszczu i od nadmiernej ilości słońca. Z tym słońcem to jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie, natomiast na pewno będą chronić nas od deszczu. Ale to do tego wrócimy później. Teraz szybki montaż. Właśnie teraz zobaczyłem tutaj na tej belce, że po prostu strasznie brudne rękawiczki mam. O nie. Albo to jest kokusz. Ale nie chcę mieć takich ukurzonych, tych. Montujemy, idę po nowe rękawiczki. Cirque du Soleil. Kocham to. Maszynkę. Potrzebuję, żebyś mi podała teraz to coś. To? Tak, no. Ale się dzisiaj będziesz tutaj dobrze czuła na koniec dnia. No to zaczynamy imprezkę. Ostatni. Czekałem na ten moment bardzo długo. Wreszcie koniec jest bliski. Ja mam kupione długie 16-centymetrowe wkręty na tą stronę i trochę krótsze na drugą stronę. No i za chwileczkę wkręcę pierwszego wkręta, żeby to zabezpieczyć i no już mieć to z głowy. Mega się jaram. Wow! Porządne te wkręty. Cud miód. No to lecimy. Gotowa nasza pergola. Mogłaby już tak pozostać, gdybyśmy nie chcieli, żeby nas chroniła od deszczu, tylko od słońca, więc moglibyśmy tylko tam rzucić po prostu jakąś trzcinę albo dziką jakąś roślinę. Natomiast my chcemy, żeby nas chroniło od deszczu w zimie, więc za chwileczkę będziemy montować tam panele, ale jeszcze teraz ostatni rzut oka na pergolę, która się za chwileczkę stanie altaną. I do roboty. Pięknie.
Kasia po prostu będziesz miała, będziemy mieć piękny dach. Beautiful. Szanowni Państwo, wkręcę pierwszą śrubę. Poszło jak masło. Doskonale idzie. Przerwa. Jadę po drabinę, bo to wspinanie się po górze jest trochę niebezpieczne i boję się, że po prostu załamie się jedna z tych belek i spadnę. I szkoda po prostu, żebym spadł. I szkoda tej belki, więc jadę kupić drabinę. Myślałem, że mi się to uda zrobić bez, ale niestety nie uda mi się. Idziesz ze mną po drabinę? Chodź, idziemy po drabinę. Nikt nie mówił, że to jest takie drogie. Przypuszczałem w ogóle, że tak drogie są drabiny. Ale kupiłem też kółko do to taczek. Takie, którego nie trzeba pompować. 120 euro kosztowała drabina. 4-metrowa. Totalnie nie spodziewałem się, że to jest takie drogie. Myślałem, że 50, 46. Kurde. A była tylko jedna w ogóle. W tym sklepie, w którym jest wszystko tańsze niż w supermarketach budowlanych, więc nawet nie wiem, ile w supermarkecie by kosztowała taka drabina. Nawet nie miałem pieniędzy, żeby zapłacić. Miałem kartę i brakło mi pieniędzy i pan powiedział, że mi wystawi taką fakturę do zapłacenia w przyszłości przelewem. Bo już mnie tu znają i już tutaj kupiłem dużo rzeczy. Pan mówi, że nie ma problemu, zapłacisz przelewem. Ale drabina się przyda. Będę studnię czyścił, na dach wychodził. To się jeszcze przyda narzędzie, na pewno. 120 euro za drabinę. Jezus Maria. Dziewczyny! Wróciłem! Kaśka, patrz na to. Jak myślisz, ile takie coś kosztuje? 50 euro. 50 euro, nie? 120. Ale była jedyna, nie było nic innego. Mari, dużo, nie? No dużo. To jest, rzucam ten tak, a to jest takie drogie. Ale kupiłem też jeszcze ciekawe dwie rzeczy. Oponę to już wam pokazywałem. Taką, jaką widzowie polecali. Tak. Wspaniale, dostałam bardzo, zasypaliście nas wiadomościami i rozwiązaniem. Co zrobić? Dziękujemy. Co zrobić, także dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy nam polecili, żeby kupić sobie taką tą. Ale kupiłem też worki. Worki, wiesz po co? Worki na szyszki, ponieważ wybieram się niedługo, czy to wybierałem się z Kasią, ale Kasia leci do Polski, więc niedługo się wybiorę sam do lasu iglastego, żeby nazbierać dużych szyszek na rozpałkę, żeby mieć w przyszłości móc czym rozpalać, bo szyszki się wyjątkowo dobrze rozpalają, więc zamiast rozpałki chemicznej, płatnej, to można wrzucić po prostu jedną, dwie szyszki i ogień płonie, więc worki już mam. Idziemy, zanim się ściemni. Takie małe. Aha, i teraz do góry. Tak. Góry! Kaśka, ale masz drabinę. Jest tu jakiś czerwony bloczek, dzyndzel, który mi niestety nie pozwala rozsunąć całkiem tej drabiny. Tutaj pasy blokują. No nie wiem, coś mi tu nie pasuje. Zaraz będziemy to mierzyć. 3,14. To jest jakieś oszustwo. To nie jest 4,25. To jest może z człowiekiem na górze jest 4,25. Tutaj jest napisane 3,16. Ja pierniczę. No nie. Jeszcze 10 cm jakby chociaż było. Skurczybyki, no to dlaczego napisali tak wielką czcionką 4,25?
No, z człowiekiem. To jest narysowany człowiek i z człowiekiem może sięgać. Kurde. Morning, welcome. Ale mnie oszukali. Jakby to było bliko, to bym to oddał. No dobra, ale ona się nie dosięgnie? Nie dosięgnie. No nie. Odkręcę tą blokadę i wtedy będę mógł to oprzeć. O matko z córką. Nie da się tego odkręcić? Trzeba to odpiłować? No. A tak. 76 czy 16, 425 człowiek. Co za absurd. Oszukali nas. To oszukali nas, ta drabina ma tylko 3 metry. A napisane jest 4,25, ale 4,25 z człowiekiem na drabinie. No po prostu masakra. Co mi z takiej małej drabiny? No nic. Czary mary. I już nad drabina więcej. Urwałem ten zabezpieczający bolec czerwony. I teraz mamy wystarczająco, żeby tam wejść. Wow! Doskonale. Dobra, to robimy, bo teraz będzie ciemno. Cudownie. Zobaczcie na to. Kot ma normalnie swoją norkę. Ona ma tutaj takie wspaniałe życie. Tyle atrakcji. Byliśmy ostatnio w Lizbonie na chwilę i zatrzymaliśmy się w mieszkaniu naszych przyjaciół. Mieliśmy kota ze sobą i ona się całkiem inaczej zachowywała w mieszkaniu. I to mi uświadomiło, że po prostu koty mieszkaniowe dlatego dostają takiego energii, takie głupawy, wielkie oczy, biegają, gryzą, bo one mają za dużo tej energii, której nie mają spożytkowanej na polowanie, ukrywanie się w sianku. Cierpiała na tym mieszkanku, znaczy cierpiała, no było jej super, ale widać było, że brakuje jej tego. Rurki. Dobra, zakładamy. Dobra, mamy to? Tak. To niesiemy. Wczoraj niestety szybko zaszło słońce i nie zdążyliśmy naszego projektu. Troszeczkę za wolno to robiliśmy, ale prawie całe zrobiliśmy. Dzisiaj, jak widzicie za mną, już jest wszystko tip-top zrobione. Jeszcze tylko muszę zdjąć folię z góry i kończę, zamykam ten projekt. Więc idę z wami ściągnąć ostatnią folię. Moi drodzy. Pięknie, po prostu cudnie wyszło, wspaniale. Jestem przeszczęśliwy, zachwycony. Wyszło nawet lepiej niż przypuszczałem, że to będzie wyglądać. No już przypuszczałem, że to będzie dużo szybciej, ale jest jak jest. Bardzo jestem zadowolony. To oczywiście nie jest koniec, jak ze wszystkimi moimi projektami. Jeszcze będzie to rozbudowywane w przyszłości, bo powstanie z drugiej strony, z tamtej strony, z tej strony, w konstrukcję. Jeszcze takie dodatkowe zadaszenie tutaj, więc to wypełnienie, te puste miejsca, które tam są widoczne, one są zaplanowane. W sensie zaplanowane w trakcie montażu. Koniec roboty. Zabieram narzędzia i zamykam ten temat na kilka dni. W przyszłości powrócę z ulepszeniami, tam domalować, doszlifować, poprawić. Idę po kampera i wjeżdżam. Gdzie kot? A kot tu. Kot ma popołudniową drzemkę. Zobaczcie, jak śmiesznie śpi. Ojej. Ari. Arusia. Zajęłaś mi fotel kierowcy. Kupiliśmy jej kiedyś w Lidlu taki malutki domek, akurat był dzień kota. Się o tym dowiedziałem, więc kupiłem jej taki malutki filcowy domek i ona uwielbia w ogóle to miejsce. To jest taka malutka dla niej przestrzeń, tam się bawi, śpi, odpoczywa, chowa. Teraz niestety śpi na moim fotelu, więc będę musiał ją... O, ma języczek. Arusia, niestety będę musiał cię wybudzić. O, przepraszam, no ale takie niestety są tutaj akcje.
jara. O zgaś to! Woda, 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 woda! Woda, woda, woda! A, pada się! Byliście świadkami pierwszego pożaru. Dobra, ja wjeżdżam, bo proszę muszę zjechać. Jeszcze, 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 jeszcze. Stop! Dorosła kobieta. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pani inwestor powiedziała, że jest okej, że może zostać. Więc, moi drodzy, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną w tych wszystkich odcinkach związanych z tą budową. Nie wiem w sumie, ile ich powstanie, bo nagrywam to już nawet nie wiem jak długo. No ale tak, efekt jest. Sami ocencie, czy to po prostu ma sens, czy nie ma sensu. I do zobaczenia za tydzień w niedzielę. W sobotę, bo w niedzielę. Kto tam ogląda w sobotę, to w sobotę o 19, jak to w niedzielę, to w niedzielę. O dowolnej porze. Pa! Co, Ali? Podoba ci się? No to się cieszę.